Witam Państwa serdecznie. Narysujemy sklepienie krzyżowe. W tym celu wykorzystamy narzędzia znajdujące się w programie. Rozpoczniemy od narysowania kwadratu w wymiarze poziomym, na przykład 2000. Następnie tabulatorem przechodzimy na wymiar pionowy i wpisujemy ponownie 2000, Enter. Powiększam kwadrat. W punktach przyciągania odnajduję przyciąganie do punktu środkowego i włączam narzędzie. Sięgam po linię. Na środku górnej krawędzi kwadratu odszukuję środek trójkącik. Klikam lewym przyciskiem myszy. Odsuwam nadgarstek w górę w celu ustalenia głębokości naszego łuku. Na przykład 600. Enter. Escape'em wyłączam ruch. Włączam punkt przyciągania do punktu końcowego. Punkt przyciągania do punktu środkowego wyłączam. Wybieram narzędzie łuk. Rozciągam łuk po wierzchołkach, na narożnikach kwadratu, na końcu linii pomocniczej i kończę rysowanie w prawym dolnym narożniku, lewym przyciskiem myszy. Obrócę się w widoku powyżej lewy przód i obrócę łuk do pionu. W tym celu po zaznaczeniu łuku wybieram prawy przycisk myszy, następnie opcję obrót 3D. W 3D wskazuję dwa punkty. Określam kąt i obracam. Zamykam narzędzie. Linię pomocniczą mogę usunąć. Ponownie przyłączam się na widok góra. Mając włączone przyciąganie do punktu końcowego, przy pomocy linii narysuję dwie linie, które będą przecinały się w środku mojego kwadratu. W punktach przyciągania włączam przyciąganie do punktu przecięcia. Ponownie sięgam po linię. Na skrzyżowaniu linii odnajduję punkt przyciągania, zaczepiam linię, odsuwam nadgarstek, wpisuję minimalną wartość 10, Enter, Escape. Linie pomocnicze mogę już usunąć. Dorysowany odcinek przesuwam o minus 5 mm w lewo, tak aby był na środku kwadratu. Zmienię mu też poziom, czyli po zaznaczeniu ponownym przesuwam w osi Z, na przykład o 500 mm. Przesuń, zamknij. Żeby rozciągnąć siatkę, będę potrzebowała narzędzia. Jeśli dojadę kursorem myszki do szarego paska w programie, użyję prawego przycisku myszy, muszę odszukać pozycję dostosuj interfejs użytkownika. Interfejs rozbuduję w zakładce ICADA, w paskach narzędzi, prawym przyciskiem myszy wstawię nowy pasek. Nazywam go własny. Enter. W okienku wpisuję hasło powierzchnia, prostokreślna, chwytam narzędzie i przyciągam do własnego paska. Całość muszę zastosować i potwierdzić OK. Pasek został dodany. Następnie zmienię gęstość podziału rozciągniętej powierzchni, zwiększę gęstość siatki. Wpisuję w tym celu komendę surf tab 1 Enter. Wprowadzam wartość podziału. Potwierdzam przyciskiem Enter. Obracam się w widoku powyżej lewy przód. Wybieram ikonkę z nową funkcją. Program prosi mnie o wskazanie pierwszego elementu i kolejnego. Została rozciągnięta pierwsza siatka. Mogę ją teraz zaznaczyć prawym przyciskiem myszy, odbić w lustrze względem punktów przyciągania na kwadracie. Zaznaczam teraz dwa obiekty. Prawym przyciskiem myszy wybieram lustro. Zaczepiam lustro w punkcie początku osi obrotu, w końcu osi obrotu. Prawym przyciskiem myszy potwierdzam. Pomocniczy kwadrat mogę usunąć. Pozostaje mi teraz stworzyć z tego elementu blok. Zaznaczam element. Wpisuję hasło blok. Enter. Określę nazwę. Każdy punkt bazowy na ekranie. Model zostanie przekształcony w blok.
Potwierdzam przyciskiem OK. Po zaznaczeniu widzimy, że blok został utworzony. Po przejściu do wizualizacji przywołuję środek przyciskiem Alt-C. Widzimy blok. Jeśli chcielibyśmy blok zachować i dodać do bazy elementów wnętrzarskich, wystarczy wybrać narzędzie Konwerter. Następnie dodaj obiekt z projektu, zaznaczyć obiekt, obiekt zostanie wczytany. Teraz wystarczy tylko określić typ, model wskoczył do bazy użytkownika. Warto też określić poziom wstawienia narożnika określonego osiami współrzędnych, na przykład 2600. Model zostanie utworzony i gotowy do wstawienia. Dziękuję za uwagę.